Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, w ostatnim epizodzie zdobyliśmy takie wspaniałe skrzydełka do surowania, a dzisiaj jesteśmy ponownie w Fungal Wastesach na drodze do Mantis Village, by zwiedzić Deep Nest. Ale tak, zatrzymaliśmy się dzisiaj dosłownie tam w okolicznym miejscu, gdzie niedawno było drzewko, czy korzonek, dlatego że tutaj nie mogliśmy się dostać. Więc tak, dzisiaj po prostu powłazimy, kiedy już mamy dostęp do tego miejsca, zwiedzając, miejmy nadzieję, zdobywając jakieś skarby. Chociaż znaczy, że będzie tutaj co najwyżej ransy tak. Ale i tak, no wiecie, pomarzyć sobie mogę, pocieszyć się z tego, że mam nowe miejsce do zwiedzania. No natomiast jeśli chodzi o mój poziom lamy, to nie ma co się cieszyć z tego. To jest po prostu porażka. Porażka, żal, wstyd i hańba i takie inne tam kwestie. Aha, super, czy tu gdzieś wybuchowy grzyb jest? Nie lubię wybuchowych grzybów. My jak wszystkiego, co wybucha w tej grze. Ale nie ukrywam, nie dziwi mnie, że one tutaj mogą być, wiecie, co w końcu, jak tu przed chwilą wylesiliśmy, to był znak grzybowy rdzeń. Czy tam Fungal niekoniecznie grzybowy, bo Fungal to są ogólnie te wszystkie takie rośliny zarodnikowate. Ale żeby fungi to są inne określenia jak grzyby, więc nie. Powiedzmy, że grzybowe, czy tam grzybopodobne. Ale tak, ogólnie jedno. Nie dziwi mnie na pewno obecność takich istot w tym miejscu i nawet nie zauważyłem, że gdzieś spadłam. Zanim jednak dalej tu pójdę, wolę nie wolę pozwiedzać to miejsce, w którym byłem wcześniej. Wiecie, no lepiej po prostu mi będzie, jeśli wiem, czy czegoś ważnego nie omijam. Przynajmniej czy byłem we wszystkich miejscach, w których jestem w stanie fizycznie po prostu być na obecny moment. Znaczy dobra, z tego co widzę, to dosłownie w tym miejscu niczego nie było. I tak, tutaj chyba niedawno byliśmy nawet. Dobra, ciężko mi określić, bo nie mam ani znacznika, ani dostępu mapy tutaj. Tędy przyleźliśmy po raz pierwszy, tak jak tutaj górą lazłem, czy coś? Nie, dobra, górą nie lazłem, ale ogólnie tak, lazłem tutaj w okolicy. Nie pokonałem co prawda wszystkich grzybów, więc tak, teraz co zrobimy? Niestety. I okej, tak, tutaj lazłem, tak. Tutaj byłem już. Wygląda na to, że tak. Wszystko, albo przynajmniej większość mam już za sobą i nie, tam nie podchodzę do tych wybuchowych grzybów, za dużo na małej okolicy. Więc tak, teraz mogę już legalnie powiedzieć, że idę tutaj, bo nie znalazłem niczego innego. I dobra. Okej. A jest tu jakiś sekret? Nie, zapowiada się, więc tak, jeśli nie ma sekretu, możemy iść dalej, tutaj też chyba nie ma. Tak. Krzycz dalej, grzybeł, i tak ci to nic nie zmieni. I tak zostajesz pokrojony na plasterki moją bronią. Nadal zapomniałem sprawdzić, jak się nazywa bezpośrednio. Naprawdę mi się wydaje, że nail to może być też właśnie określony na jakiś tam rodzaj broni. Nie tylko na pazury, paznokcie, czy ten, czy gwoździe. Ale dobra, mniejsza z tym. Oczywiście, musiałem na to wpaść. Okej, okay, nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Biorę te grzyby, to potrafię niszczyć swoich. To jest fajnie. Tylko ale nie widzę tutaj większego sensu zwiedzania tej lokacji. Ja się dowiecie, fajny dodatek do tego wszystkiego, takie poboczne miejsce pełne grzybów przeciwników, na których można fajnie wyfarmić trochę gotówki. Nie zaprzeczę, no ale zazwyczaj takie lokacje mają jakiś swój sens, cel czy coś. Mam nadzieję, że celem tego miejsca będzie jakieś fajne drzewko czy coś, a nie. Brak czegokolwiek? Co to jest? Failworm, what would see? Niech będzie. Worm to czasem określa jakiś smokowca, więc niech będzie blady smokowiec.
Co dobrego jest w przewidzeniu nieuniknionej porażki? Coś tego typu? Okej, okay, dobra, czyli... Nie wiem, może to jest jakiś fragment lore świata? Okej, okay, no ale niestety poza sam w sobie ewentualnym lord w tym miejscu nie ma niczego. A nie, dobra, jest jakiś spadek, więc może coś jeszcze tu będzie. Wow. Fragment maski. Okej. Okay. Dobra. Nie jest to może coś takiego, powiedzmy, czego się spodziewałem i... Proszę, jesteśmy w Deep Nest. Fajnie, tylko wiecie, jaki jest problem? A dobra, myślałem, że nie wiem, gdzie jesteśmy konkretnie, ale proszę, okazuje się, że tutaj... Nawet blisko tego miejsca, w którym... Myśmy weszli, gdybym tam nie przelaził. Dobra, można tu iść dalej. Fuj. Kolejce w postaci kolejnych rybaków, no. Ktoś mi mówi, że Deep Nest nie jest lokacją personalnie dla mnie, gdzie bym chciał pójść. O! To miejsce mi przeraża. Te małe, podłe kreatury pojawiają się wszędzie w tym miejscu. Te przejścia są ciemne. To jest mroczny labirynt. Jeśli jesteś dobrze przygotowany, zalecam ci odejść. A jednak czujesz się wystarczająco silnie, by doprowadzić do descenta, czyli zejścia, zstąpienia. Jak zwał, tak zwał. Chcesz kupić może moją mapę? O, oczywiście 38? Tanio. To pewnie będzie zwiastował mniej więcej w tym, że ja prawie nic nie będzie. Zapisane. I obstawiam, że tak. Skoro mówił, że ciemno, jak labirynt, to zgaduję, że pewnie bym tu nic, albo prawie nic nie widział, gdybym nie kupił mojego koleżki. Tego, wiecie, tej lampki. I nie ukrywam, drogi był, ale jak się okazuje, przydatny, bo już kilka miejsc dzięki niemu zwiedziliśmy. I tak. Chociaż dobra, nie było pewnie aż tak, gdyby są tu jakieś świecające grzypy. Świecające grzypy muszą dawać trochę światła. No dobra. Mniejsza z tym, zwiedzamy. I tak. Póki co ta lokacja nie wydaje się aż taka... trudna. Okej. Okay. Wielkie stonogi, tu jakieś łażą, czy coś tego typu. Jakieś stonogo, szczypawico, cośki. Dobra, jeszcze wrogowie podą z ziemi po prostu. Za mną, więc nie jest to najlepsze. Ale okej. Okay. Okej, okay, nie jest aż tak źle chyba. Tutaj też? A! Dobra, zacznę chyba rozumieć, jaki będzie tak zwany gimmick tego miejsca. Będzie wszędzie właśnie będą te takie szczypawice łazić, będę musiał po prostu ich unikać, żeby na nie nie wpaść. Tutaj jeszcze jakieś jęczaki. To się mówi, że ta lokacja nie będzie taka prosta. Ale nie wydaje się to być... Naprawdę nie wydaje się też być jakaś okropna póki co. W sensie okej. Jest fajna. I klimat taki nieprzyjemny i... Ogólnie wydaje się być... Taka... Trochę... Jakby mówiąca. Nie idź tutaj, tu ci czeka śmierć. Będzie ci trudno, nie idź tutaj i inne takie. Ale... Poza tym naprawdę, że daje taki klimat, czy takie poczucie, to... Nie czuję, żeby ona była jakoś wyjątkowo teraz trudna. Pewnie zaraz to odszczekam. Będziecie. Wydarzałował tych słów. Ale tak. Póki co naprawdę jest znośnie. Aha. Okej. Okay. Widzę, że da się delikatnie zauważyć, gdzie może wróg wyjść. I tak, jest tam przejście w dół. Przejście dalej. I tam przejście górą, okej. Okay. Okej, okay. Definitywnie tu będą jakieś potem przejścia czy cośki, ale póki co nie mam dostępnych. Więc... Do dołu! Do dołu, do góry jeszcze nie chcę. No w ogóle gdzie my jesteśmy? Coś problem w tym, że za bardzo nie wiem. A jeszcze zdjąłem przypinkę, która przewodzi nam. Na rzecz tego, czegoś związanego z Dream Nailem. Nie, to był największy błąd.
A jak tylko znajdziemy ławeczkę, o ile znajdziemy, w sumie nie ukrywam, lokacja nie wydaje się być zbyt przyjazna ogólnie, co dopiero na zwiedzanie ławeczkowe. Ten, jeśli znajdziemy ławeczkę, definitywnie biorę kompasa, żeby się nie gubić. A póki co złazimy coraz głębiej i głębiej. Okej, jakaś przeszkoda. Ponownie tunele, w których są te całe scenogi. Co to tam jest? Ej, dobra. Mój podwójny skok mnie uratował teraz przed śmiercią prawdopodobnie. Ponownie niczego nie ma. Ja jest ten labirynt. No i cóż. Nawet nie wiem, gdzie idziemy, ale wygląda na to, że po prostu nie uniknę póki co spotkania z tymi scenogami. Więc jaki jest sens tego? Po prostu idźmy tam, gdzie gra nam proponuje. Oczywiście zwiedzając najpierw górne partie, potem ewentualnie dolne, ale ja. Coś mi mówi, że tak. Jesteśmy gdzieś, gdzie można nas nawet jeszcze nie powinno być. E co, siostra, spokojnie możesz mówić. Wiesz, tylko zwykłe nagranie. Dobra. Tylko skończę tutaj przygodę z Hollow Mightem i sprawdzę. Oczywiście, siostra, nagrywam. I właśnie czuję, że spadłem gdzieś, gdzie nie powinienem, a jednocześnie jest to zbawienie, bo właśnie... Trzeba mi kaszleć, te. Nie, nie to. Spadłem gdzieś, gdzie nie powinienem, naprawdę to czuję, ale mamy ławeczkę. Ławeczka, no zbawienie po prostu. Teraz w końcu będę wiedział, gdzie chodzę, jak chodzę i gdzie się zgubiłem. Bo ubrałem kompasa. Dobra. Nie, siostra. Nie, ja się po prostu cieszę, że udało mi się znaleźć miejsce, w którym w końcu mogłem kompas ubrać. Kompas oznacza tyle, że w końcu będę wiedział, gdzie się gubię. A jakieś takie robacze. Robaki, tak, masło myślane. Ja takie po prostu tutaj chodzą jako przeszkadzajki. Prawie wszędzie są. I te. Pewnie głównym celem obstawiam jest po prostu przeszkadzanie. Nie. Znowu to taka bariera jakaś. Dziwna. Były już różne przeszkody, różne takie dziwne rzeczy, to było często coś ziemi, teraz jakieś takie bariery. No dobra, najwidoczniej ta gra ma dużo więcej rzeczy niż myślałem. Zresztą to powiem, jeśli chodzi o te bariery, obstawiam jedną rzecz. Pewnie wiem, jak będzie się wyłączało. Właśnie, bo tak, obstawiam, że to będzie dało się wyłączyć, trzeba będzie, nie wiem, jakieś... pokonać jakąś mroczną istotę czy coś. Pozwolić wtedy nam przejść spokojnie. No ale tak, póki co nie mogę. Więc tak. Mój spadek tutaj okazał się daremny. Dobra, siostra, możesz mi jeszcze nie kaszleć, proszę cię. I dobra. Oczywiście, że wpadłem w górę. Z tego co widzę, tam jest dalej jeszcze jakieś przejście, tylko ciężko to będzie zrobić, ale tak. Jak mówię, zanim będę szedł do góry, teraz chciałem zwiedzać dół. Może będę tylko żałował, ale lecimy w tę stronę. Zobaczymy, co tutaj się tak dzieje. Okej, dobra, teraz to już, żeby nie było, czuję się znacznie pewniej, widząc podstawowych wrogów w takiej lokacji. Może nie jest ona aż tak groźna, jak mi się wydawało, no na pewno jest groźniejsza niż niektóre miejsca, ale może nie aż tak. Dobra, wybaczcie tą krótką przerwę, ale... Trzeba było piesa uspokoić, bo zaczął wrzeszczeć, nie znanych mi powodów. Jak zapewne słyszycie, teraz nie ma już żadnych problemów, bo ja, to mi po mojej stronie... Na wskaźnikach ono było widać po prostu, że pies był wychwytywany, ale dobra, mniejsza. Idziemy w jakieś niepokojące trochę pojęcie miejsca, ale mimo to nie czuję, żeby to było jakoś szczególnie źle. No jak widać, głównie zwykli przeciwnicy. Nie wiem, czy jest coś innego, co mogłoby bardziej pocieszyć człowieka. Okej, zdarzałem się jeszcze... Okej, czyli dobra, jak się ich pokona, to oni wystają. Bo szczerze, początkowo myślałem, że to jest takie jakieś wstawanie na zasadzie innych wrogów, a ty proszę, jak się ich pokona, to nie po chwilę powstają jako coś innego. Jest to zbyt pocieszające tym razem, ale nadal nie jest to nic takiego strasznego. Są nadal bardzo prości wrogowie, więc tak. Damy radę ze wszystkim. Nie my się kurze, może coś znajdziemy. Znowu ten gościu. Okej. Okay. Ale ponownie? Serio? Teraz
Już nas uratowaliśmy gdzieś tam, gdzieś bliżej początku w ogóle rozgrywki, więc wow. Że znowu trzeba go ratować. Dobra. Zobaczymy, czy znajdę jakieś dojście w ogóle tam, gdzie on jest. Jeśli tak, to z chęcią pomogę. Oj, problem w tym, że nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. Wiem tylko, że go spotkaliśmy raz na początku tam, mniej więcej. I potem raz jeszcze chyba. No, jeśli nie mylę, jeszcze w tym. W City of Tears chyba był. Ale tego to się zobaczy za chwilę. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, ale tak. Co chwilę przełażą, gadają. Przez telefon oczywiście muszą obok mnie, bo jakby inaczej. Dosłownie innej opcji nie ma. A teraz tak, skupmy się, bo zaraz on powstanie właśnie jako nowy przeciwnik. Jak widzicie. I tak, miejmy nadzieję, że zaraz będzie spokój. No i cóż, ta niestety nie udało się do tej pory znaleźć dostępu do tamtego gościa. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Nadal. Ale dobra, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że znajdziemy dostęp do niego, żeby mu pomóc. Bo w ten sposób przynajmniej sobie przypomnę jego imię. Dobra, ten chyba nie powstaje. Tak, nie ma tak naładować wielki ten... wielkie cięcie. O czym tak zlami, żeby nawet niczego nim nie trafić. Okej, teraz wyszedł mi wielki kręciołek. Szczęście trafiłem. Chociaż nie ukrywam, te techniki walki nie są najłatwiejsze do użytku. Dosłownie to polegałem na tym, że atakuję. Jak mam to naładowane, to... potem po prostu muszę trzymać przycisk tak długo, jak trzeba. Jak mówię, zbyt wygodne to nie jest. Teraz tak. Nie udało mi się nigdzie znaleźć dostępu, więc... ten na pewno jakieś przejście będzie, tylko... no może patrzę, tutaj jest jakby miało być przejście, ale go nie ma. Ale jeśli tak łatwo nie poddam, musimy znaleźć to miejsce. Nie chcę go po prostu zostawić. No tylko udowadnię, kim jest... standard gadania... mój tak prywatnie... to najłatwiej określić go mianem... ciapy. Więc tak, no jak on jest ciapą po prostu. Łoweczka? Tutaj? Okej, dobra, ale wiesz co, nie. Zbyt duże ryzyko, że on zginie na mnie, jeśli pójdę do ławeczki. Więc tak. A co to za miejsce w ogóle tym razem? Okej, już widać, że powstają niektórzy. Zmarłych. Ojej, dużo tego. Całe szczęście Mark of Pride z Longnailem daje wystarczająco duży zasięg, że mogę sobie poradzić z tym wszystkim. Wow, ale dużo tego. Oczywiście obrażenia, jakby inaczej. I chyba każde zwłoki wcześniej czy później tutaj ożyją. Dobra, jakieś informacje o nich mamy chyba. To się teraz nie przejmujemy. Póki co idziemy nadal. Mamy to. A, on był tylko więziony, tym razem go nic nie ratkowało. Ale dobra, udało się i tak pomóc. Co ty tu robisz, mały... niezdaro? Oczywiście nie tłumaczę dosłownie, bo jak zwykle brakuje mi słów. Machałem swoim zardzewiałym mieczykiem. Będę określił to mieczykiem, po prostu wiecie, gwoździem trochę dziwnie. Tak po prostu... wszędzie wokół, w ciemności? Nie trafiłeś. A gdybyś to zrobił, to byłby koniec ciebie. Uwierz mi, jestem Zołt potężny, rycerz wielkiej renomy. Moja broń, rycerz żyć, trafiła już setki wrogów. Odejdź, albo będziesz następny. Okej. Sam? Zgubiłeś się w tych czarnych tunelach? Nie obchodzi mnie to. Nie, nie wyprowadzę cię stąd. Znam drogę, dzięki mojej potężnej pamięci. Ale ja tylko podróżuję samemu. Odejdź. Okej, dobra. Dzięki... Zołt. Chyba tak się nazywał. I dobra, otworzyło przejście. Oraz... o, jakaś znajdźka. Co to za znajdźka? King's Idol, dobra. Swoją drogą, myślę, byśmy posprzedawali te wszystkie King's Idol i inne takie rzeczy. Może udałoby się nawet... kupić jakąś przypinkę. Chyba tam jeszcze mieliśmy w mieście tym podstawowym, czyli w Dartmouth. A z tym może udałoby się pójść do tej... nie wiem, jak ją nazwać, no wiecie, do tej, no nie pamiętam po prostu nazwy, ale ogólnie chodzi mi o tą, od przypinek, wiecie, dzięki temu może nawet by się udało, jak to się nazywa,
A dzięki temu może nawet by się udało ten, no właśnie gospodarować wystarczająco właśnie pieniędzy, żeby kupić kolejne miejsce na przypinkę. Czyli ostatniego noczu, bo chyba tak się nazywał nocz. I przy okazji tak, kolejna ławeczka. Nie jest to może najprzyjemniejsze miejsce pośród trupów, ale... Z tego co widzę naszemu postaciowi, co nie przeszkadza nic. O, w ogóle jakieś miejsce takie. Kolejne. O. Dlatego to wszystko wyglądało trochę... Failowany tramwaj, właśnie jak te wszystkie miejsca, które tam wcześniej widzieliśmy, to wiecie, te... Całe, właśnie, które wymagały jakieś przepustki. A. Tylko tutaj... Tutaj po prostu jest wszystko takie rozwalone i w ogóle niezablokowane. Okej, ciekawe. Ciekawe, nie zaprzeczę. Przy okazji motylek. Motylek często zwiastuje niebieskie życie. O, bingo, niebieskie życie. Stęskniłem się za tym. A punkty? Nie najgorzej, nie najlepiej. I dobra, to jest jakieś takie coś, więc tu pójdźmy. Okej, jakaś brama zamknięta. Pewnie tutaj jest wajcha, która otworzy tą bramę. Dokładnie, więc idziemy dalej tutaj zwiedzać. I ojej, kolejny wróg tego typu. I po niebieskim życiu. Na szczęście nie całym, tylko jednym punkcie. A, i ten nawet tam wyżej byśmy nie przeszli. No dobra, teraz już zajęte. Czym zajęłem się tą sprawą bardziej niż zajęte i... Powinno być po problemie. I teraz tak. Okej. No, fajnie by było, gdybyś trafił. Jełopie. Dobra, dziękuję. Ale mogłeś odbić się od tego wroga. Naprawdę. Postać, to nie kosztuje dużo, żebyś ze mną współpracował. Ale nie, ty nie chcesz po prostu, bo ty nie lubisz współpracować. Ty wolisz po prostu czynić ze mnie największą lamę, czy coś, meh. Dobra, mniejsza, o co? A można iść jeszcze dalej? Nie, tylko jest tutaj jeszcze spadek. Okej, okay, a w środku mamy... Rampas. Przepustka tramwajowa. Czyżbyśmy odkryli kolejny typ fast traveli? No, a jeśli tak, to muszę przyznać, fajnie, fajne. Będę mi mógł teraz jeszcze podróżować tramwajami. Jakby same linie tych robaków mi nie starczały, wiecie, tych stagów. Dobra. Okej. Okay. W ogóle ciekawie, czy dałoby się podróżować po tej lokacji tak swobodnie, bez moich skrzydełków. To, że nawet nie wiem i... Nie wiem, czy chcę sprawdzać, bo niestety się nie regeneruje chyba bez siadania na ławku. A na ławka nie chcę teraz iść, czy na ławeczkę. Jak to tak zwał? Aha. Dobra. Nie, wiecie co, super. Widziałem, że coś tak uda. Wszystko dobrze. No tak, jesteśmy tutaj. Tamtędy przełożyliśmy ostatnio przez tą bramkę. Więc teraz tutaj ku dołowi. Zobaczymy, co z tego wyniknie, poza pająkiem. Chciałem sobie pająko podobnym wrogiem. Czy to są do końca pająki, to w sumie nie jestem pewien. Ale to powinniście rozumieć chyba, co mi chodzi. I teraz, okej. Okay. Au. Chodź na suficie. Ta gra mi naprawdę nie lubi. Dając kolce wszędzie, gdzie się da. Albo po prostu wierzę, że będę w nie wpadł. Bo jestem takim nieogarem, lamą i w ogóle. Jedna z tych dwóch opcji. Chociaż najbardziej obstawiam obie naraz. Co innego. I tak, oni akurat na pewno żyją, nawet nie ma co mieć wątpliwości. Więc naładujemy. I tak, w zależności od tego, który dostanie pierwszy, ten pierwszy dostanie ode mnie. Okej, okay, nie wstałem. U mnie grę zaskoczyłaś? Powinien się spodziewać takiego rezultatu, że dostanę tutaj po prostu... po nogach, moich biednych, małych nóżkach. Z kolca. Bo co innego mogło się tu stać? No, przecież nie ma innych opcji, niż tylko mnie karać kolcami za każdy mój ruch. Ale dobra, mniejsza o to. Zwiedzamy po prostu dalej ku ciemności. Mając nadzieję, że może odnajdziemy staga. Albo działający tramwaj. Wiecie, dowolna opcja byłaby dobra. Więc po prostu potrzebuję tego, żeby szybko stąd uciec. Grup tego wojownika. Pewnie jeśli bym teraz poszedł tam normalnie, to będę tego żałował. Ale z drugiej strony, czy tu będę jeszcze kiedyś wracał? Na pewno tak. Nadrzeć się.
O proszę, kolejny punkt niebieskich punktów HP. Dobra. Okej. Chyba wiecie co. Raz mogę spróbować. Będę pewnie żałował, ale nie będzie. Wojownik, tak jak ja, jak nie mam. Wydawało mi się, że byłem jedynym na tyle odważnym i silnym, by przetrwać w tym niecnym, zapomnianym dziurze. Tej niecnej, zupełnie dziurze. Nazywam się Galien. Najsilniejszy wojownik w całym Hollow Nest. Udałem się do tych potwornych miejsc, by przetestować swoją siłę. Nie wątpię, że też chcesz przetestować swoją potęgę, czyż nie? Ha? Tak. Jest ty i ja jesteśmy rzadkim gatunkiem. Dosyć niepodobnym do tych biednych gości, którzy podlegli przed nami. Obawiam się, że świat nie jest zbyt przystępny dla słabych. Więc powinniśmy powalczyć. Testujmy swoją siłę w przyjemnej walce. No, oczywiście, mogę spróbować. I na czym to polega? Okej, czyli on będzie tutaj miał jakby swoją ręką, nogą, coś tam. Będzie tym odbijał jak jojem. Jakby, w sumie jak jojem kołczukiem. Tam jestem jojo. Tak. Drugie? Nie jest to delikatna przesada? Okej. Znaczy dobra. Mimo tego, że drugie to... Okej, trzecie. To już jest definitywnie przesada. Nie są aż takie... Nie są aż takie trudne, muszę przyznać. Mimo wszystko. Okej. Muszę być ostrożniejszy, bo zaraz tutaj padnę. Oczywiście. Oczywiście! Nie, akurat powiem szczerze, że to jest mój błąd. Z tym wszystkim. Ale on się nie wydawał akurat jakiś taki potężny czy trudny. Więc tak. Wiecie co? Zrobimy to w ten sposób. Spróbuję. Aby dobra, nie będę próbował niczego wyjątkowego. Idziemy po prostu tam. W pierwszej sposobności od razu. Uciekając od nich, bo nie chcę się walczyć z tym. Chociaż nie są trudni, żeby nie było. Tak. Powinienem unikać takich głupot jak to. Okej. Mhm, tak, tak, na spokojnie, okej. Ała. Oczywiście, straciłem znowu dwa życia. Ale dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy na miejscu, wiem, że powinienem to wyciąć, ale... Akurat nie chciałbym się jakoś tak szczególnie, więc tak. Teraz tylko odzyskać nasze coś, co po nas pozostaje. Jak to zwykle nazywać naszą mroczną duszę. Dobrać darmowe punkciki życia niebieskie. I podejście numer 2. Które moim zdaniem może być już tym zwycięskim. Dobra. O, 3 punkty. Dobra, tym razem nie gadamy z nim, bo to nie ma sensu. Aktywujemy od razu bitwę. Tak. Walka jest bardzo prosta. Uderzamy w górę, poruszając się tak, żeby nas nie trafiło. Dzięki temu, że mamy właśnie Long Nail'a i inne takie rzeczy, to nie powinno być aż takie trudne, żeby go pokonać. Okej, okay. Wytwarza drugie ostrze, więc jesteśmy już na kolejnej, można powiedzieć, fazie, tak pseudo. I jeszcze kolejne. Dobra, ma już 3. Ale jestem strasznie nieostrożny, muszę przyznać. Wpadam w te ostrze sam z własnej woli. A, to on też to on też zadaje obrażenie jako on. Super. Dobra, widzimy się za chwilę. Tym razem go muszę pokonać. Ja tak łatwo się nie poddam. Nie ma przebacz.
Dobra, dobra. Mamy to. Mamy to. Było blisko, ale się udało. Dobra. Nie do uwierzenia. W końcu zostałem pokonany. Więc to takie uczucie zostać pokonanym. Nadal jednak jestem silny, czyż nie? Kiedy będziesz poszukiwał króla, na pewno powiesz mu o mojej odwadze. Tak, on cię przysłał tutaj, żeby mnie przetestować, czyż nie? Wiedziałem, że nie zapomniał o odważnym Galienie. Jestem gotowy, by do ciebie dołączyć. Bracie, ty i ja, opuśćmy to miejsce wspólnie. Okej. Dobra. Mieliśmy 512. 712. No nieźle. 200 za takiego jednego przeciwnika. Muszę przyznać, moim zdaniem on był łatwiejszy od tego tamtego, wiecie, mnicha jakby. 200, wow. Nie wiem, ile ten mnich byłby warty. Chociaż niestety jestem skłonny powiedzieć, że pewnie mniej. Okej, dobra, ale mniejsza. Póki co tylko potrzebujemy odzyskać życie. Okej, dobra, dobra. Przetransformował się. Fajnie. Niestety za mało, żeby się skupić na leczeniu. Czyli żeby sfokusować mojego Soula. O nie, o nie, 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 nie. Nie ma, nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. Dawaj, wstawaj, wstawaj wróg. Wstawaj, ja chcę walczyć. Dobra. Co jest? Wow. Właśnie Hollow Knighta mi znikło z ekranu głównego, ale jak widać gra nadal działa. Więc będę musiał chyba teraz na podglądzie przez chwilę posiedzieć, albo chwilę spróbuję. Dobra, mam. Mam już odzyskanego Hollow Knighta na moim głównym ekranie i cokolwiek coś za miejsce, nie wygląda to zbyt przyjaźnie, więc... Nie wiem, czy nie powinienem stąd uciec, bo tak, to jest jeszcze bardziej pajęcza sekwencja, oj. Będę tego żałował, czy nie? Ja... Jestem pewien, że będę tego żałował. Dobra. Może nie będzie aż tak źle. Pomijając kwestię tych wszystkich pająków na ścianach, pajęczyn, które tam były. No i ogólnego klimatu tego miejsca, tak, na pewno nie będzie aż tak źle. Nie, skądże znowu. Będzie po prostu dosłownie spacer w park, przez park, tak, to będzie easy. Totalne, 100% easy. Jestem tego pewien. No dobra, próbuję oszukać, to będzie... To będzie masakra... Weevil! Oh, hello, hello! Czyli hej, hej! Co za niespodziewane, co za emocje odkryć taki przyjemny, ciepły komfort pośrodku leża bestii. To jest dzikie miejsce, nie ma co do tego wątpliwości. Jednak, no, jest tu jej wioska głęboko. Jej mieszkańcy nigdy nie zaakceptowali króla Hollow Nest. Okej. Dlaczego mnie dołączy do mnie na jakiś czas? Te wody czynią cuda dla zmęczonych nóg. To masz jeszcze do powiedzenia, czy nie? Nie, nie jest więcej, nie masz do powiedzenia. Dobra, nie chcę już gadać. Siadam na ławeczkę, oczywiście. Zobaczymy mapę przy okazji. Tam jest droga do tej maski całej. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz nie chcę się też aż tak bardzo zajmować. Najpierw chcę zwiedzać to miejsce. Tramwaj, 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 tramwaj. Dobra, mamy tramwaja. A dla mnie tramwaj jest dobrym wieściem. Byliśmy tu już? Tak. Na terenie, w których byliśmy. A, no w sumie tak. Ale wow, co za niespodzianka, tak odnaleźć miejsce, w którym w sumie byliśmy przed chwilą. Ponownie. Nawet nie wiedząc o tym, że w sumie odnaleźliśmy. I teraz tak, tutaj jakieś przejścia powinny być. A, dobra, przecież tu byliśmy. Nic nie udało tam. Tu? O. Pokazuję, że jakby było tutaj coś, a niczego nie ma. Zaskakujące. Dobra, to jestem
głupi, że tego nie skojarzyłem, ale... Dobra, powiem szczerze, że ten Quirrell trochę mi tak zmylił. Bo wcześniej go tu nie było i tak mi zaskoczyło, że nagle Quirrella tu mamy. Ale dobra, mniejsza z tym. Chyba teraz musimy iść pomiędzy nimi. Okej, czyli one... Aj, czemu tam spadłem? Wiecie co, powinienem kończyć odcinkę, ale... Powiedzmy sobie szczerze, ja chcę znaleźć tramwaja. Jak odnajdziemy tramwaja, mogę kończyć. A póki co tak. I no, w sumie... A, jest tutaj coś dalej? A, jeśli chcę przejść niżej, to jest opcja też. Fajnie, fajnie, że zrobili takie sekwencje, która pozwala właśnie łatwo przejść z powrotem. To jest zdecydowanie na plus. Przynajmniej jak, jeśli chodzi o mój gust. Okej. Trzeba się pośpieszyć, żeby nie dostać obrażeń. Aha! Takie sprytne przejście tutaj, żeście się zrobili. Dobra. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. I co my tu mamy? Tam nic. A tu chyba będzie tramwaj. Byłam, żeby to był tramwaj. Tramwaj. Aż pierwszy w grze tramwaj, który będziemy mogli pojechać. Więc tak. No. Drzwi z otwartym slotem, czyli takim jakby głębieniem. Wsadzić przepustkę tramwajową, czyli bilet. Tak. O, nawet fajna muzyczka leci. Ale dobra. O nie, zepsułem. Naciśnij przycisk? Oczywiście. Naklikamy przyciska. I w sumie, jako że mamy tramwaja, to chyba... Mogę z premedytacją powiedzieć, że właśnie udało nam się... znaleźć nowy sposób na fast travela. I teraz jesteśmy... Ancient Basin. Następne miejsce postoju to jest... Kingdom Search. I powiem szczerze, czemu nie? Zobaczymy to. Zobaczymy to, po prostu... Teraz dosłownie jedyne, co chcę, to... zobaczyć, dokąd można tym pojechać. Okej, okay. I klimat Kingdom Sedge'a. Taki trochę... pyłowy. Ale da się pojechać jeszcze dalej? Nie, dalej się nie da. Dobra. W takim wypadku powiem wam tyle. W tym momencie zakończymy epizod. W następnym, na spokojnie, pojedziemy sobie do Ancient Basin, stamtąd z tagiem, z powrotem do tego, do wioski, potem tutaj od przepinków. Wiecie, jakoś to ogarniemy, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, to by było na tyle, no i trzymajcie się, hej hej!